Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, pogramy sobie troszkę różnymi zadymiarzami, pogramy sobie na trybie solo. Jak widzicie, troszeczkę tutaj pograłem, poza odcinkami 15 rangi udało się w postaciach podobijać, dlatego, że szykuje się wielka wojna i Hogastos Brawl nas cały czas tam goni. Ogólnie Hogastos Brawl uciekli nam z pucharkami, więc musimy to nadrabiać, bo nas w rankingu tutaj bardzo, bardzo wyprzedzili. Jak możecie zobaczyć, aktualnie jesteśmy tutaj, którzy w Polsce, już patrzymy. Oj, coś się długo ładuje, lokalnie jesteśmy 192 klubem w Polsce, więc nie jest najgorzej. Jak tam Hogastos? Hogastos Brawl, gdzieś tutaj było też, oni są 150 miejsce mają, albo 120 miejsce. Więc powoli ich gonimy, jest Hogastos Brawl. Mają 116 miejsce, więc tutaj sobie chłopaki jadą powoli. Tylko to jest klub widzów jakiś, więc jest jeszcze oficjalny klub Hogatego i z oficjalnym klubem będziemy walczyć. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie dołączyć do klubu, minimum wymagane jest 3000 pucharków. Ludzie, co nie mają w klanie jeszcze wbitych 3000, tutaj mamy listę, mają czas do końca wakacji. Jeżeli nie wbiją, to się z klanem będziemy żegnać, ponieważ chcemy startować tutaj po jak najlepszy klan w Polsce. Więc moi drodzy, zaczynamy tutaj pierwszy mecz. Będziemy grać sobie soloweczki, bo na soloweczkach najszybciej się to wbija. Ale zanim to zrobimy, to otwórzmy skrzynkę zadymiarza. W skrzynce zadymiarza mamy monety, punkty mocy do Rico, punkty mocy do Barley'a, no i 3 klejnoty, więc tak nie najgorzej. Mamy jeszcze tutaj 3 skrzyneczki, to sobie je otworzymy. Mamy monety, Nita, punkty mocy do Penny. Mamy kolejną skrzynkę, mamy monety, mamy El Primo, mamy Bula i mamy event tikety. Dobra, i ostatnia skrzyneczka, co to jest? Monety, Brock, Rosa i nie mamy dodatkowej żadnego, nie mamy dodatkowego żadnego czempiona. Myślałem, że coś uda nam się wyciągnąć, ale się nie udało. Mamy 398 monetek, może to później wykorzystamy, a teraz, moi drodzy, lecimy z pierwszym meczem. No i rozbijamy sobie pierwsze skrzyneczki, gramy Poco. Chcę tego Poka wbić na 15, chcę jak najwięcej postaci powbijać na 15, a później będziemy sobie level upować dalej. Jakiś gość nas tutaj goni, z tej strony jest to El Primo. No jak widzicie, nie podejdę do niego, to jest też Nita kampiąca w krzakach, więc do tej Nity też za bardzo nie podejdę. Z tym El Primo już widzę, że mam problem, bo gość szybciej biegnie troszkę i goni nas cały czas. Próbuję go tutaj trafiać, nie wiem czy dam mu radę, gość ma dużo naprawdę życia. I zauważyłem, że ludzie grają tymi tankami, tymi postaciami, co mają więcej HP, typu Rosa czy typu El Primo. Grają cały czas na krzaki. Im wyższa ranga jest, coraz więcej ludzi siedzi w tych krzakach, co jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo denerwujące. No ale trzeba jakoś z tym, moi drodzy, walczyć, nie? Jest 6 zadymiarzy jeszcze w gierce, ja nie mam żadnego boostera, żadnej skrzynki, więc mi wychodzi na to, że też pasuje najlepiej tutaj zagrać na krzaki. Gość ma 9 boosterów, więc teoretycznie mam je tutaj na jedną bombę. To jest ziomeczek do zmontowania, jest to Jesse, Penny, dokładnie tych postaci tutaj nie rozróżniam jeszcze. Oj, tutaj się goście łatają mocno, leci do nas Primo, Primo, ten Primo musi zginąć. Top 3 będziemy mieli wykręcone easy wtedy. Oni tam się gonią, jest El Primo już, który kręci fikoła. Tu jest ta Rosa do porobienia, ma ultimate'a. No jak widzicie, on ma 12 boosterów, ja nie mam żadnego. Giniemy na trzecim miejscu, ale mecz jak najbardziej na plus, bo zyskujemy 6 pucharków i mamy tutaj 211 punktów. Do 15 rangi troszkę nam brakuje jeszcze, ale dzisiaj będziemy grać różnymi postaciami. Wszystkim sobie troszkę pogramy, pobustujemy te rangi, zobaczymy jak nam pójdzie. Kolejny mecz, kolejny mecz, kolejny zadymiarz, kolejna wojna. Jest tam na górze kruk bodajże na skinie. Patrzcie, jak on rzuca tutaj tymi swoimi badziewiami, nie? Dobra, jeszcze jeden strzał, jeszcze jeden strzał. No i zmontowany gość, ledwo co, ledwo co. Myślałem, że już go nie trafię, ale się udało. Ale się udało jak najbardziej tutaj go przymontować. Tam jest Rosa. Rosa jest mega kozacka na tym trybie, tak patrzę. Tak samo El Primo i ludzie nimi grają dużo, więc warto sobie będzie to przetestować. Patrzcie, El Primo, który ma 3 koronki, jest gość totalnym kozakiem. Ja go z ultimate'em nie mogę porobić, bo mnie gość montuje. Gość za mną biega i gość mnie montuje. Jak widzicie, postacie blisko dystansowe na tym trybie są totalnym kozakiem, a dlatego, że ludzie kampią w krzakach. Kampią w krzakach i oni są w stanie wykombić taką postać. Więc tak, bierzemy sobie El Primo. Mam jej tutaj troszkę tych pucharków. Jest na 10 poziomie, więc warto nim będzie troszeczkę sobie pograć. I zobaczymy, jak nam pójdzie z El Primo. Ludzie tutaj strasznie level upują te postacie, więc też mają dużo większą moc na tych postaciach.
Ja jeszcze zbieram sobie monetki, więc mi dużo brakuje. No jest Brock, który chce na blisko podejść do mnie. Aj, na dół poszedł, myślałem, że pójdzie na górę. Jakby poszedł na górę, to czuję, żeby fikoła wykręcił. Ale i tak fikołka wykręci, bo już jesteśmy na nim. A taki Brock nie ma do nas podjazdu, jeżeli jesteśmy na blisko. Mamy 4 boostery, 4 boostery to jest bardzo dobre. Tutaj już połączenie na start. Patrzcie, goście nam rozbijają tutaj darmowe skrzyneczki. Z Frankiem będzie problem mały, więc do Franka nie wiem, czy chcę podchodzić. Ale tutaj na to dajmy Majka i na kruczka sobie jak najbardziej podejdę, chociaż ten kruk jest taki niepewny. Krok do tyłu zrobił. Czy ja go trafię? Jeszcze raz go muszę trafić. Oj, odskoczył mi, mnie zatruł delikatnie. Więc ja sobie życie odnawiamy, bo mam jeszcze chwilę czasu, bo to możemy zagrać na spokojnie. 6-7, dobra. Tutaj sobie goście sprawdzają te miejscówki. Ej, ta postać na dole to nie jest kruk, to jest ten. To jest legendarna postać, ja wiem kto to jest, bo kiedyś była taka wielka faza, kto go wydropi, to był wielkim kozakiem. No i dużo ludzi grało pod niego. To nie jest kruk, to jest jakiś inny ninja. Jest nas 4. Tutaj sobie ziomeczek zniknął. Więc my gramy na grzaka, spokojnie, tam na górze jest Frank jeszcze. To jest Frank w tym krzaku, patrzcie, zaczyna zbić. Dokładnie. Wiedziałem, że to jest Frank tutaj, więc ja sobie odskakuję tutaj na bok, dobra, myślałem, że fikołka wykręcę. Ale i tak będzie problem, u nas będą obijać teraz z każdej strony, dokładnie. I kończymy na 4. miejscu. No wpakowaliśmy się w tego Franka, no i Frank zginie teraz. Frank też zginie przez to, bo poleciał za Fragiem, no ale tak tu ludzie grają. Zagraj ponownie kolejny mecz i zobaczymy, moi drodzy, jak nam teraz pójdzie. No pasowałoby wygrać, za 10 punktów jest aż za wygraną, to jest naprawdę dużo. I te koronki, pucharki bardzo szybko się wbija, nie? Więc warto tutaj z tego korzystać. Nie wiem, jak nam długo to będzie. Ta podbitka tutaj, dobra, tego gościa sobie montujemy. Ja gram oczywiście na emulatorze, więc ciężej mi jest myszką celować, dlatego spacją tutaj dużo klikam. To sobie podniosę. A jest Shelly, no na blisko Shelly nie masz do mnie startu, no daleko to mnie klikasz, patrzcie. I tak ludzie grają. Ale mnie porobił. 9. ranga. No tego się nie spodziewam, tak ludzie grają tylko na krzaka, tylko mają czasami więcej boosterków. Ja się za bardzo wpakowałem. No Primo może nie jest taki mocny jak Rose'a tutaj, ale też jest petardą. Nie wiem, jak ten gość mnie tak łatwo zmontował. Mamy tutaj Dynamike'a. Dynamike sobie awczy, więc Dynamike nie zdąży się w tym meczu ruszyć. Mamy darmowego boostera, dzięki Firas za boosterka. Tutaj mamy też skrzyneczkę, to sobie tą skrzyneczkę szybko montujemy. Gram oczywiście showdowny aktualnie, bo chcę jak najwięcej tych pucharków powbijać w jak najszybszym tempie. A później, moi drodzy, będziemy w trybach różnych kombinować. Więc tak, podnosimy tutaj dwójki, to jest Edek. Więc Edziu, pyk. Dobra, zmontowany, mamy 5 boosterków. Troszkę mi tego życia zabrał. Dużo ludzi ma taki rosyjski tutaj jakby w nawiasach tag, czy jakoś tak to się nazywa. I właśnie nie wiem, co on oznacza, nie? Czy to jest jakiś klan potężny w Brawl Starsach, czy co to jest? Bo bardzo, naprawdę bardzo dużo ludzi z tego korzysta, więc jeżeli wiecie, no to dajcie mi znać w komentarzach, bo mnie to ciekawi. Taka ciekawostka, nie? Tu jest ludzie Bull na Bulla. Dałbym może mu radę całkowicie na blisko, bo mu się te życie dłużej odnawia. Czy tutaj ktoś nie gra na krzaka? Nie gra nikt. Jest nas 3. Jest Bull, jestem ja i jeszcze jakiś skryty zawodnik. O, jest Shelly, już widzę, jak tam strzela po tych krzakach delikatnie. Więc ja sobie tutaj podejdę. I gdzie oni są skryci? Tutaj nie ma nikogo. Ta Shelly jest pewnie w tym krzaku tam z lewej strony, dokładnie. Też ma 7 boosterów. Jest na 7 boosterach Shelly, jest na 7 boosterach Bull. No jestem ja, Bull tutaj leci do nas, Bull jest na 6. Dobra, może pójdzie do tej Shelly, więc spokojnie. Zagrajmy tutaj, na tego krzaka. Muszą się bić między sobą, bo ciężko będzie na nich wskoczyć, nie? Z troszkę słabszą postacią. Więc patrzcie, czekamy. Jak grają na takiego pusiaka często. O właśnie, pyk. Jest wojna. I mamy tą Shelly. Uuu, ona ma ultimate'a. Uuu, Shelly jest potężna. Dobra, Shelly mnie ma, mam je porobionego. Tutaj ma 10 boosterów. Ja mam jedynie 5. No i jeden mocniejszy strzał jest po mnie. Ale druga ranga jak najbardziej na plus. Dostajemy 8 pucharków. I zaraz zlevelapujemy nasze konto, więc wskoczymy na 41. bodajże rangę konta, więc jest poziom też już wyższy troszeczkę. Jest tutaj Rose'a. No Rose'a ma mniej życia,
ale ma potężnego ultimate'a, nie? Ono ma te boostery, ma te tarcze, ma te defy, więc na nią trzeba będzie uważać. O, Rose'a sobie już tutaj montuje zawodnika. Oj, nie tak prędko, nie tak prędko. I właśnie tą Rose'ę powinniśmy teraz porobić. Ona ma większy zasięg, widzę tej postaci. I jak widzicie, załadowały się ultimate, 170 życia jej zostawiliśmy. Więc pojedynek na minus, minus 2 punkty. Coś doświadczenia dostaniemy, dostaliśmy 1 punkt za rangę. Więc 10 pucharków tylko wbiliśmy nim. Teraz przyszedł czas, moi drodzy, na Rose'ę. Rose'a jest na 12 randze. Zobaczymy, jak nam pójdzie tą Rose'ą. Dzisiaj tymi postaciami sobie troszkę pomielimy, pogramy sobie wszystkim po troszkę, żeby ludzie wszystko ruszyć, nie? Wszystko powbijać. I też nie wiem, jaką postacią najszybciej się te koronki wbija, jaki jest sposób na najszybsze wbijanie tych koronek. A przydałoby się trochę, bo moi drodzy, muszę Hoga tego tutaj śmignąć, nie? Mamy tutaj wojnę klanową cały czas i chciałbym jak najszybciej tutaj podbić. No Rose'a jest totalnym kozakiem, jak widzieliście teraz. Dwie postacie zmontowane bez żadnego problemu, tak w miarę to łatwo siadło. Takiej prostej wymiany to ja się nie spodziewałem. Więc ładujemy tutaj sobie boosterka, to jest kolejna Rose'a na 5 boosterach, życia troszkę mam jej. Eric nas tutaj z dołu podchodzi tym naszym kolcikiem, więc spokojnie sobie tutaj życie odnowię. Eric nie trafia, no i Eric oczywiście kończy tutaj właśnie pojedynek. Ładujemy sobie życie, ładujemy życie, żeby się w krzaka nie wpakować z mniejszą ilością HP, ponieważ jak kogoś trafimy, no to szybko możemy zginąć. Tu jest Rose'a, patrzcie. Ma mniej boosterów, a ma wyższy poziom, więcej HP, więc moc tutaj jest w Rose'ę pakowana jak najbardziej. Tu jest Christian. Christian to już się chyba z giereczką pożegna zaraz. Jak nie ja, to ta druga Rose'a. Gościa montuje, mamy trzech zadymiarzy, gość mi nie chciał oddać boosterków. No to mamy tutaj kolejnego przeciwnika. Jest tutaj Shelly. No ja muszę uważać teraz, na krzaki trzeba zagrać. Tej Rose'y tutaj nie steamuję. Spróbuję tutaj się pokręcić troszkę, może ktoś tutaj pójdzie ze mną w teaming. Ale trzeba uważać, no trzeba uważać. To jest ta Rose'a ich przeciwna. O! I lecimy na tą Rose'a. Czy ta Shelly? Shelly nie chce się teamować. Nie chce się teamować, dobra, więc MyGamer23. Czy on da radę mi? Tutaj ta Rose'a gra defensywnie bardzo. Naprawdę bardzo, bardzo defensywna gierka. Ale patrzcie, no spokojnie, spróbujemy to wyciągnąć. Ta Shelly, nie wiem czy to gra na jej korzyść tutaj czas, bo ona później będzie miała problem na blisko, właśnie w pojedynkach. No i tak to się kończy. Tak to się kończy, odpalamy ultimate'a i zbijamy tą Rose'ę. Jeszcze jedna dobra petarda i Rose'a powinna zginąć, dawać, pyk. Dobra, jest pierwsze miejsce. No jak widzicie, mówiłem, że czas nie gra na korzyść tej Shelly, 10 pucharków. Bijamy i nam ranga rośnie, doświadczenie tutaj zdobywamy. Dostajemy jakieś punkciki, czy mamy jakąś skrzyneczkę do otworzenia? Nie ma nic, 10 punktów tych jedyne co dostaliśmy. Dobra, tutaj pograne, 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 zagrajmy sobie może Penny. Bardzo dobrze mi się grało Jessie, czyli tą postać na te działko. A zobaczymy, jak nam pójdzie Penny. Penny też ma te działko takie, ale jest chyba taka troszkę bardziej, wiecie, postacią na taki dalszy dystans. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc zobaczymy, jak nam pójdzie Penny. Tutaj jest coś, jest skrzyneczka kolejna. Bo to działko bardzo dobrze się gra, tylko to działko też trzeba inteligentnie położyć. Tam jest ta wariatka, trzeba ją obijać. Matija, o, grałem z tą postacią dzisiaj już. Z tym ziomeczkiem, już dzisiaj miałem szansę się pojedynkować. Karl tutaj jest, Karl mi się też mega podoba. Jeżeli widziałem filmy z Karlem, to mi się właśnie ona, ta postać podobała. Ale jak się nią gra, przekonamy się za niedługo, jak go może odblokuje, nie? Bo na razie to ciężko mi stwierdzić. Dajemy tutaj działeczko. Więc nasz bankomat tutaj powoli się powinien odpalać. A i ten kar podhacza nas. Ojojoj, tutaj też ten karciarz do nas podbił. No i zginęliśmy. Na 6 randze bodajże jest tylko plus 1 koronka. To teraz słabo trochę, słabo. Dobra, lecimy dalej, ludzie, z meczem. Ajajaj, no nieźle, nieźle mnie goś zmontował. Dobra, lecimy z kolejnym meczem. Chciałbym tutaj wygrać, ludzie, chciałbym coś więcej wbić. Bo na razie, no wolno to idzie. Dużo szybciej mi to poza odcinkiem leciało. Jest tutaj El Primo. Tak, panie Primo, tak, panie Primo. Przejmuj mi te koronki i później przez ciebie przegram to. Dziadu jeden. Czego oni się tam szybciej nie strzelali? Nie mam pojęcia, ale stawiam tutaj działko. To działko może zrobić z nimi porządek. O, jeden gość zmontowany. Dobra, to jest Daryl.
Czy ten Daryl tutaj będzie długo sobie radził? Dostał strzała. Dostał drugiego strzała. Oj, podszedł pod działko. Ej, to działko jest na tą mapę useless. To działko jest na tą mapę useless, bo je łatwo strasznie jest montować, nie? Więc tutaj sobie tą postacią nie pogramy. Wchodzimy w zadymiarzy. Tutaj naprawdę dobrze się grało, moi drodzy. Bardzo dobrze mi się grało właśnie Jesse i też Shelly. Dobra, weźmy Jesse, zupgrade'ujmy ją dwa razy. Zobaczymy, jak się będzie grało nią po upgrade'ach, nie? Też ciężej się gra na tych wyższych rangach, bo są coraz mocniejsi przeciwnicy. Coraz lepiej tutaj ludzie grają. I też, moi drodzy, coraz więcej jest tutaj krzak playerów. Strasznie ci krzak playerzy mnie denerwują. Są goście, którzy nic nie wnoszą do pojedynku, tylko stoją w tych krzakach i liczą, że im się poszczęści, nie? To jest naprawdę bardzo, bardzo denerwujące, jeżeli takiego przeciwnika trafiamy. No ale tak już tutaj w tej grze bywa. No i patrzcie, jest tutaj ból, który zagrał na krzaka. Jest to typowy krzak player. Poczekał, poczekał. No i zmontował tutaj sobie wariata. No i tu jest Nita, która też stoi w krzakach. No i jak widzicie, kręcimy fikołka. Dostaliśmy respak od trzech przeciwników. I nie mieliśmy żadnych szans, żeby stamtąd wyjść. Bym musiał, nie wiem, schować się w krzaki i czekać? Nie mam pojęcia, więc dlatego ta gra mnie pod tym względem bardzo, bardzo denerwuje. No ale takie są uroki tej gierki. I trzeba to, moi drodzy, jakoś przetrwać. No to jest taka troszkę kamperska gierka. Na tych niższych rangach większy był młyn, bardziej ludzie grali. No i patrzcie, mam dwa boostery, ale nic z tego. Nic z tego, nic mi z tych boosterków. Więc tracimy 6 punktów już teraz, więc pasuje nam wygrać. No mieliśmy awansować, mieliśmy iść do góry, a mamy odcinek jak najbardziej na minus, moi drodzy. Co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? To ja nie mam pojęcia. Ale możemy zagrać tak, jak inni grają. O Jezu, Frank. Frank. No z Frankiem już widzę, że jest problem, bo on pójdzie na skrzynkę i dojedzie mnie ta z dołu Shelly. Więc muszę grać, ludzie, na ucieczkę. To jest Rose, a to jest Primo. Dwie postacie, które mogą we mnie wskoczyć i mnie tutaj pocisnąć, patrzcie. I też z drugiej strony już mnie przecinają. Tej Rose nic nie dobije, więc ja muszę zagrać na działko. Te działko może tego Franka jakoś pokona. Nie pokonało, bo Frank też stunuje to, jak bije mocno. Dobra, obity mocno, jest Shelly. Wystawmy tutaj działko. Jakoś powoli się ratujemy. Jest problem, ale próbujemy się ratować. Obijamy tą Shelly. No i wyszedł tutaj El Primo z krzaków, który nic nie zrobił, no i zginął. Oddał Shelly boostery, no i gość dzięki temu wyszedł na plus. No jak widzicie, brak mózgu niektórych graczy wpływa na wygraną innych graczy, nie? Po co ten ból wbijał? Ten Primo wbijał, no nie mam pojęcia, no wbijał chyba po to właśnie, żeby oddać boostery przeciwnikowi. Dobra, pyk, zbieramy tutaj. Tutaj każdy jest sobie przeciwnikiem, więc to też trzeba na to zwrócić uwagę. Patrzcie, tutaj mamy tego Colta, go zmontuję, to mam z automatu. Moi drodzy, dużo punktów. Dużo punktów, bo ja będę mógł zagrać na przysłowiowe krzaki. Pyk, trafię go. Aj, zeszło, ten Colt też gra defensywnie. 15 HP. Dobra, trafiony. No i teraz ja sobie mogę zagrać mega defensywnie. Chyba, że ktoś mi tutaj w krzakach będzie stał i wyczekiwał. Patrzcie, te krzaki nie są pewne. O, idzie tam Shelly. Shelly ma trochę tych boosterów już. Rzućmy sobie tutaj działko. Pyk, pyk, pyk. I ta Shelly ma teraz problem. No bo ja gram na te krzaki i w tych krzakach sobie mogę stać. Ktoś podejdzie, to działko będzie czyściło. I tak się, moi drodzy, gra pod punkty. Tak trzeba grać pod punkty, jeżeli chcemy naprawdę dużo punktów tutaj wbić sobie. Patrzcie, tam jest kolcik. To sobie go lekko podmontujemy. Zrobimy sobie cofkę. Mamy top 5 już, więc 3 punkty powinny nam się należeć. Ten kolcik próbuje tutaj ofensywnie do nas podchodzić. Ja sobie odpoczywam, nie ma co się wystawiać. Na spokojnie, na chillku. Ten kolt pewnie zaraz zginie, bo się tam gość cały czas wystawia z tych krzaków. Ja sobie tutaj gram dalej defensywnie, idę sobie dołem. Pyk, za ten murek się schowam delikatnie. Tutaj sobie postawię działko. Działko sobie powinno tutaj swoje robić, ale Primo zaraz padnie pewnie, bo się wystawił pod to działeczko. To działeczko naprawdę mocno bije, dokładnie, ale Primo pada. Ten Colt też zaraz padnie. No i mamy wygrany mecz. Widzicie, grać defensywnie
To idzie wbić tych koronek parę. Jeżeli gramy tutaj ofensywnie, no to te koronki nam za każdym razem, pucharki za każdym razem uciekają. Parę pucharków zarobiliśmy, troszkę pograliśmy. Mam nadzieję, moi drodzy, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do następnego, cześć wam!